Cóż wam dzisiaj? Wizualnie jest ze mną na meczek Hildegarda. Hello. O, z tym zarambiastym mieczem. I w butach na mini obcasikach. To jest śmiałe. Jak są klapki na obcasikach. A to są, czekaj, jak to się nazywa? Najlepiej na rowerze się tym jeździ. Japonki ze skarpetkami, tak? Dobra, kłamała. Kurka, ona tak bez wyrazu gada, że to jest aż przykre. Coś mi sensownego przyszło do głowy i mi zaraz uciekło. Czekaj, może sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć. O czym gadaliśmy sekundę wcześniej? Zaraz po wejściu rzuciliśmy jakimś tekstem i ten. I ona zaczęła gadać i przerwałem, żeby jej nie przerywać. Czyli ładowaliśmy się, że mordremy ten. Skyforge, dobra. Będę musiał później pogadać z tym, bo zarzuca mnie Skyforge. Coś słyszałem. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Czekaj, po wejściu na misję, czy przed wejściem na misję? Po wejściu na misję, albo mi się coś w głowie zrodziło i ten. Zup. I lecimy. Zostawiłem cię na dole, czy też cię wciągnęło? Możliwe, że mnie wciągnę razem z tobą. A jesteś, okej. Okay. Po filmik widzę. Powinna ci chociaż krzesło, jakieś łóżko, coś. Potrzebne nam jeszcze ognisko. Tak. I co tu trzeba zrobić? Ja w tym momencie nie myślałbym o Kate, tylko o Mordremocie i dowiedział się czegoś o Mordremocie z drzewa. No ale okej. I... Czy ma inną zbroję niż teraz? Jest i ta Foley. After the gathering today, we must corner
tablet. Co ma tablet? Ten tablet po prawej. Ten niedotykowy, kamienny. O. Wentari. Może gdzieś tablety bym. Nigdy go wcześniej nie zauważyłem, że on tutaj jest. Ale ze mnie Lore Master normalnie. Czy mówiłem teraz kopnąć, żeby spadła? Tutaj czekaj, tutaj gdzieś? Przyznam, że teraz... No tu, po nadal. Aha, dobra, no, okej, okay. Już widzę, gdzie ty... On w jedynce chyba trochę inaczej wyglądał, ale... On tam w jedynce już był, dobrze pamiętam. Przy tym Ventarim i Ronan chyba. Aha, bo to jest to coś, co tam było, tak? Mhm, tak, to jest to, na czym oni oparli całe swoje prawo i moralność. Są pierwsi przebudzeni? Bo ich za dużo. Miał być ich 12? Aha, bo ona była jako jedna z tych 12, tak? Tak, ona była jako jedna, Fowlane była druga, Traher był trzeci. Znaczy nie wiem, czy ona akurat pierwsza była, ale ten. Poczekaj, to niby jest od jej przebudzenia, tak? Chyba nie, chyba już jest trochę później. No bo właśnie ona tutaj w jakimś armorze dziwnym jest, tak więc... Innym niż ten, znaczy tylko klatę ma ze Nie, swojego. czy to będzie tutaj drugie przebudzenie tych nowych, jak oni już są... Tak, tak to wygląda, że tak, to jest druga fala. Bardziej doświadczeni. Mhm. A jest tutaj ten Kadeirn, czy jak on się nazywa? On założy Night Court? Nightmar? Nightmar Court. A później ona go zabije i przejmie władzę nad tym? Jakiś taki myk tam, nie pamiętam, ktoś kogoś zdradził, ktoś komuś nóż w plecy zbił. Ify... Czekaj, raz, dwa, trzy... Siedem... Osiem, dziewięć. Dziewięciu nas tu jest? Aha, bo ten jeden już chyba zginął, tak? Czy tam prawie zginął? Chyba jeszcze nie. Ten ma fajną zbroję. Znaczy fajnie złożoną. Dagonet. Ale nie jest zmieniony Traher. To znaczy wygląda tak jak teraz. On powinien wyglądać bardziej żywo, zanim się kopnął do Or. Wczytaj się moja postać.
implied creatures. Jest jeszcze nie, chciałem zobaczyć, który to jest ten Meliomidis, bo on na nim testował Inquest i on im zwiał, jakoś tak to było. I on powinien być taki poorany trochę. Trochę przegadana misja, ale why not? Sporo fajnych fabularnych myków było, przyznam. Dla mnie interesujące, dla ludzi, którzy siedzą w fabule, mogą to być takie, na co on patrzy na tym ekranie. Dobra, co, zawijamy odcinek, nie? Chyba, bo to będzie na tyle. No. Za dużo się tutaj nie działo. To dużo się nie działo, ale jak skoczymy na kolejną misję, to nam wtedy wyjdzie taki spasiony, długi, mega, mega potwór. Dobrze, że i tak tego Hogwarta podzieliliśmy na dwie części, bo to by było ponad 1,5 godziny odcinek. Dobra, dzięki, że byłeś. Ja wam dziękuję za uwagę. A, uszy mnie bolą od tych słuchawek. Za ciężkie są, nie jestem przyzwyczajony. Czy tu się da coś sprzedać, zepsuć? Właśnie, czy silk podrożał wreszcie? W miarę ludzkiej cenie jest? Jeśli to jest ten jeden, ten ostatni. Ten niebieski. Ten najgorszy. To no, przedostatni, jeżeli chodzi całkiem o materiały, tak? Mhm. Czy przedostatni, no ale już nie, kosztuje dawno, swoje. Nie śledziłem, ale podejrzewam, że coś tam będzie kosztowało. Nie najgorzej. Coraz więcej tych boosterów dają, co mnie drażni, bo ja nigdy tych boosterów nie używam, jak nie trzeba. Zjeść ciasteczko, jej! Dobra, wyłączamy to nagrywanie, nie będziemy gadali tak bez sensu. Pomarańczowe spodenki, realne męskie.